Delegacie, proszę wziąć przemówienie. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w tej niecodziennej scenerii z tej prostej przyczyny, że wracając z delegacji na prowincji, okazało się, że na studiu przeprowadzany jest renament. Nie chcemy się z tym zgodzić i nie godzimy się. W związku z tym zwołaliśmy ten kongres, na którym sprawę tę będziemy starali się wyjaśnić. Proszę Państwa. Oczywiście programem narodu. Naszymi gośćmi z całego kraju są między innymi delegat z Zawiercia, Tomasz Szos. Delegat z Łomżyńskiego, pan Mirosław Kotan. Obywatel, przepraszam. Obywatel. Dalej Lama Dwór Zasichla, znany państwu. Specjalny gość z zagranicy. Dyder, profesor Jurczak. Jurczak Karl Marksztat. I człowiek, którego przedstawiać nie muszę, wynalazca, odkrywca i profesor w jednym, Lechosław Mazan. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że będę się posiłkował kartką. W tej chwili chciałem powiedzieć, że czeka nas materiał, po którym ciarki przejdą na poplecach. Jest to bardzo sensacyjny materiał, a my jesteśmy na niego przygotowani. Halo, 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 słucham. Halo, telewizji. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. W tej chwili chciałbym przejść do równie ważnego tematu, który zaprząta głowę wszystkim potencjalnym konsumentom. Chciałbym w związku z tym poprosić na mównicę naszego drogiego delegata z Łomżyńskiego, pana Mirosława Kotana. Mirosława Kotana nie trzeba przedstawiać. Wieloletni pracownik placówek kulturalnych. Wieloletni pracownik naszej fabryki. Współautor wielu projektów racjonalizatorskich z dziedziny rolnictwa. 32. Już 32. Proszę Państwa, to się w głowie nie mieści, jak to szybko ten postęp idzie. Bardzo proszę. Obywatele, ja chciałem kolego, Państwu, kolegom tu powiedzieć o moim nowym wynalazku. Wymyśliłem, kochani, słuchajcie kochani, wymyśliłem nową odmianę kartofla, ziemniaka. Proszę Państwa, ziemniak jest dla klasy robotniczo-chłopskim ekstra rewolucyjnym wynalazkiem. Będzie dobrobyt dla Polski, dla Was wszystkich. Ziemniaki są takie duże, kruche i smaczne, tylko jest jeszcze jedna wada. Podczas gotowania znikają z garka i trzeba zalewać lekko ciepłym wrzątkiem. Kochani, jest to najnowszy wynalazek, 38. Czy możemy zatem przystąpić do demonstracji montażu filmowego, który mamy przygotowany wcześniej? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zaraz. Halo, materiał. Zaraz. Proszę Państwa, obywatele, z racji tego, że delegat Wójcik w tej chwili zasłabł, to jednoznacznie świadczy o tym, że pracujemy w trudnych warunkach, postanowiłem zademonstrować, że mamy tu demokrację. Przypadkowo wybrany Tomasz Szos w tej chwili zapowie kolejny materiał. Bardzo proszę, delegacie z Zawiercia. Proszę Państwa, obywatele, telewidzowie, teraz ja chciałem zapowiedzieć zapowiedź bardzo ważną. Ja, Tomasz Szos z Zawiercia, chciałem podsumować, że to wszystko, co robimy, robimy dla Was. To wszystko, co dzieje się dookoła, tylko ty, ja, on, ona, dla naszych dzieci, dla wnuków. Robimy to dla Was. Delegacie Wójcik, proszę. Opuśćcie mównicę. Proszę opuścić. Delegat Wójcik ma opuścić. Proszę Państwa, proponujemy w związku z tym jedno województwo w naszym kraju. Zapraszamy na materię. I prosimy o... Zapraszamy w kuluary. Chodźcie, ja Wam opowiem dowcip. Brawo. Ministrze.
Nie słyszę, gdzie są te brawa? No są, panowie, no, bez popeliny. No. Wiktorczak, słuchajcie, na suwnicy przesuwał węgiel, nie? Brawo. Brawo. A węgiel! O Boże, panie, panie prezesie, dobre. Jezu, o Jezu. I ten węgiel mu zleciał na żebra. I go przygnił. Brawo. Podoba mi się wasz śmiech. Macie samochód? Macie samochód już? Nie, ja bym... Talon. Dostaniecie robura z 83. Już? Nie, ja bym... Talon. Łamą, trzymaj. Co proszę Państwa, korzystając z chwili przerwy w obradach, chciałbym ogłosić ważny wniosek racjonalizatorski. Otóż chciałbym metodą fermentacyjną. Proszę Państwa, znajdujemy się w laboratorium profesora doktora Tomasza Trzosa, który wynalazł epokowe wydarzenie, można powiedzieć, wynalazł. Będzie to alkohol, który będziemy uzyskiwać wewnątrz własnego organizmu. Jest to epokowe wydarzenie, ważne dla naszej kultury. Dzień dobry, moje nazwisko Trzos, jestem doktorem botaniki. Chciałem pokazać, tutaj mamy 8 jabłek. Żeby utrzymać wino białe w sobie samym, należy je zjeść, rozdrobniając bardzo dobrze. Popić 2 do 3 szklanek wody z kranu i plus 2 paczki zapałek. To będzie wino białe. Jeśli chcemy czerwone, należy zjeść jeszcze 4 do 5 buraków drobniutko rozdrobnionych na tarce. Wszystko trzeba posiekać drobniaczami tutaj, położyć się na półce i przez tydzień leżakować, tak? Przez tydzień leżakujemy, nie wolno wychodzić do toalety, ani za mało, ani za dużo. Co się dzieje po tygodniu z organizmem? Po tygodniu oczywiście popadamy w stanie upojenia alkoholowego, to trwa od tygodnia do 10 dni. To wspaniałe. Zobaczmy. Na 8 jabłek. Ja tutaj widzę naszego wieloletniego znajomego. Profesor Wiewiórczak leży na półce. Któż to taki? Pan adiunkt postanowił pędzić przez 12 lat 12-letnią whisky szkocką. Zostało mu jeszcze 10 lat. Zjadł, jak wiadomo, 2 gałęzie dębu okorowanego i granulat pszeniczny. Może pan przyłożyć mikrofon do brzucha w celu usłyszenia procesu fermentacji? Na zasadzie... Ile gwiazdek będzie miała pańska whisky? Proszę pana, państwo zobaczycie wszystkie gwiazdki. Będzie miał 3 litry wysokooktanowego whisky szkockiego. Tak, co da mu wydajność średnio przy dobrej gospodarce produktem około 0,5 litra na rok czasu, potem wystarczy mu w zupełności. To wszystko jasne. Wiemy, jak uzyskać tanie wino. Wino czerwone, wino stołowe. Jak uzyskać koniak? Do wyrobu koniaku potrzebny nam jest 6 kilo kabanosów i odrobinę klepki parkietowej. Należy to zjeść, rozdrabniając, jak w każdym przypadku, bardzo dokładnie. I potem przez tydzień należy sobie co najmniej 2 godziny dziennie podgrzewać brzuch opalarką. Trochę tak, oczywiście, żeby się nie uszkodzić. Tutaj to jest przedstawione dokładnie. Jak mam? Brzuch od mnie boli. Dlaczego? Nie wiem. Puls, proszę. Kolego Mędyk, wy zawsze coś zrobicie, co nie należy zrobić. Zjadłem jabłko, gruszkę, banana. Banana i co? I zapałkami pewnie podjedliście. Zapaliście papierosa? Oho. Tak? Brzuch od mnie boli. Kolego, uciekajmy. W takim razie uciekam. Chodź, chodź, chodź.